No ja tam przyjdę za chwilę. Posłuchać tych autorytetów. Jurku, kogo zaprosiliśmy do jury? Barbarę Kraszkowską z Katowic, brawa! Anitę Zawochnicką z Katowic, brawa! Krzysztofa Ziębę z Sosnowca, brawa! Renata Kompowec z Sosnowca, brawa! No i moja skromna osoba, Wojtyła Jerzy z Sosnowca. No i tak, proszę Państwa, Jurek. Pod swoim sprawnym okiem, dzięki Wam, dzięki tej atmosferze, będzie chciał przypominać, że rock and roll do końca świata jest z nami. Przede wszystkim Sosnowcu istnieje od 30 lat, dzięki Arkademu i Izabeli Navarro, którzy to postawili na to i nie zawiedli się. No i tak, proszę Państwa.
Pierwsze koty za płoty. No i co? I taka cisza? Ej, publika! A przypomniał mi akurat dzisiaj Wojtek Zamorski, że Balicki ma 90 lat. Ten taki starszy nestor, który dał początek dobrego rock'n'rolla u nas w kraju. Ja jeszcze za czasu PRL-u. Jeden to był owoc zakazany. Ten turniej w ogóle też ma początek w latach stanu wojennego, bo wtedy Adam Helber i Kazimierz Kandyński złożyli się po 5 tysięcy i on wystartował w Stodole w Warszawie. A więc w związku z tym, proszę Państwa, to nie jest coś byle co, tylko turniej z nazwiskami. A może ktoś z boku sobie również poszale? Jeżeli Państwo czujecie te klimaty, pójdźcie na całość. I proszę Państwa, pierwsza radosna wiadomość. VIP Club ufundował nagrodę dla pary, która będzie pierwsza. Sobie. Ja akurat mam marynarkę, czuję tą temperaturę, a co dopiero te pary w tańcu. No i tak jak daliśmy informację, od 18 już będzie chłodniej w VIP klubie, bo tam będzie dalej przerzucona jazda bez trzymanki w rytm starego rock'n'rolla na wspólnej.